Siema, jestem Guzik, a dzisiejszy film razem z dużą ekipą ponownie zagramy w Among Us, które wam się dosyć bardzo spodobało. Tym razem jednak po wielu gierkach wreszcie zostałem killerem, zabójcą. I akurat tak się złożyło, że razem z Manojkiem spróbowaliśmy zabić wszystkich i to była naprawdę świetna runda, niesamowita, chyba jedna z najlepszych, jakie rozegrałem. Oczywiście jako zabójca, no wiadomo, takie zwykłe to są nudne, a te jako zabójca to mogą się wreszcie popisać troszeczkę, więc sprawdźcie i ocencie naszą wspólną grę, naszą intrygę. Może się przy okazji też zasubskrybować ten kanał, bo lecimy pod 10 tysięcy subskrypcji do końca miesiąca. Oraz na Instagramie do końca miesiąca próbujemy wbić 1000 followersów, więc zapraszam do followowania, bo tam już mało brakuje. Mniej niż 10 tysięcy, no naprawdę. Jak nam się uda do końca miesiąca, to zasługujecie wtedy na konkursie jakiś i ja wam na pewno coś wtedy zrobię, więc followujcie, bo macie wtedy okazję na wygranie czegoś ciekawego. A już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jako pierwszy do reaktora, bo tam potem Gabi dobiegła, chyba nie wiem kto jeszcze. Maja na pewno. Ja dobiegłam. I Frenka, wiecie, ja tam biegnę, a Frenka się cofa. Mówię, co jest grane, nie? Więc strasznie dziwne, ale no był w nawigacji. Ja poszedłem robić zadania i Frenka sobie leżał w nawigacji. Czy ktoś widział kogoś, kto wychodził z prawej strony mapy? To jest podstawowe pytanie. Ja byłem na lewej stronie mapy i widziałem Filipa i Hubona. No ktoś musiał być, tylko problem jest taki, że nie wiemy, kiedy Frenka tam padł. Filipa i Hubona bym pokrył na lewej stronie, jeżeli o to chodzi, natomiast... A pamiętacie moment, kiedy wybuchł to zagrożenie? Czy ktoś wtedy może biegł z prawej strony, tak mocno? Ja byłam w kafeterii, ja byłem, nie wiem. Bo to mógł być takie zagranie, nie? Że ktoś mógł zabić i spróbować tam. Ja byłam w adminie, widziałam Guzika i nagle musiałam biec do tego reaktora i jak wróciłam do tego admina, to Guzik dalej tam był. A Guzik był właśnie, a Guzik... No ja jeszcze chodziłem... w reaktorze. Tak, no bo zanim doszedłem, to już się był zrobiony i mijałem właśnie Franka, który jakby wracał, co nie, stamtąd. I to też było takie dziwne. Czemu nie biegłeś do reaktora? No biegłem właśnie, dołem. Obok między sabotażem... Między sabotażem a tym. Nie wiem teraz. Między sabotażem! No, storadżem! 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 Między storadżem a reaktorem. Storadżem a reaktorem. A Hubon? Chyba coś mówił? Sabotował. No ja byłem przy papryku. Hubon ze mną jest teraz. No, no, no. My siedzimy w reaktorze po drugiej stronie mapy. No nie, no, że mamy ciało, a nie możemy. Nie. Papryk, i Filip co? Też tu był. Filip no, przez 3 minuty ja chyba robił klikanie ekraniku. Ja też skipuję, ja nie mam skipuję, pojęcia. Nie ma dowodu, ale no nie możemy tak grać. Musicie bardziej być uważni. Co? Co? Trzasało? No bo... Aha. Ja no bo on powiedział, że storage. Prawda. Sabotaż. Sabotaż był, no. Dobra, dobra. Sound muted. Jezus. A bym się, kurde, bym się porobił teraz kompletnie. Bym się teraz, Jezu. Dobrze, że nie ten. Dobrze. Siema. Okej. Okay. To takie jest prowizoryczne spotkanie, tylko chciałem po prostu zapytać, gdzie był Patryk, jak wszyscy naprawiali fale dźwiękowe? Biegłem za Hubonem. Ale Patryk się dziwnie zachowywał, ja nie się tak gdzie? Jak ja biegłam. Ale ja Hubon biegłem... był z nami, Hubon no. był z nami w pokoju, ale wszyscy Hubon, byli poza tobą. Hubon przyszedł do was, a wcześniej jak były komsy, ja zacząłem patrzeć na kamerki. Ale tam wszyscy stali, jak ja naprawiałem. Nie. Ja patrzyłem na kamerki. Zaczął się koms, poszedłem za Hubonem, Hubon wychodził z elektryczności i poszedłem profilaktycznie sprawdzić do elektryczności, czy Hubon nikogo nie zabił tam, nie było ciała, więc poszedłem za Hubonem, Hubon robił paliwko, bo stał przy kanistrze, no i później mówiąc, skoro już idzie Hubon do komsów, ja poszedłem do administracji i tam spotkałem Filipa, a więc poprzedni... Filip jest świadkiem, że byłem w administracji. A Filipa już nie było na dole z nami w pokoju? Nie było mnie Filipa. Z wami w pokoju. A. Filip robił administrację. Ale a ty, Papryk, w poprzedniej turze nie mówiłeś, że Hubon jest na pewno czysty? No, mówiłem, że jest na pewno czysty ze względu na to. No, ale to po co go sprawdzałeś kolejny raz? No bo, wiesz, może ci no się wydawać, że jest takie... czysty, co nie? Ale, żeby dobra, mieć... a Filip co robił? Filip, gdzie ty byłeś? Bo wszyscy byli, tylko was nie było. Filip siedział przy ekranie w administracji. A czemu tak, nie biegłeś do nas? Bo, że tak to w tych grach, które grałem tyle razy, byłem zabójcą, że jakby po prostu miejsce, w którym jest to jakby ten sabotaż, tak mi się po prostu pomyliło i zacząłem robić tam, gdzie mnie strzałka poprowadziła.
czyli do zadania prawdopodobnie. I to było po prostu w administracji. Ze strzałką, a nie, okej. Okay. Ze strzałką, a nie za tym. Dlatego też powiedział sabotaż, więc no jeden z nami rozumowanie z poprzednich. To może zagłosujemy teraz na niego? Nie, ja nadal zostaję przy guziku. Dlaczego? Że gość teraz... Teraz poobserwujmy guzika po guzika prostu. Guzika i ale nie oglądaj. No, guzik... Papryk... Dobra, nie będę nic mówił. O! Frenka wyszedł. Sound muted. Kurde, papryka trzeba wyeliminować, bo on jest tutaj... No... Niedobry. Trzeba na niego zwrócić uwagę. On lubi być... No dobra, teraz gramy. Gramy na zwłokę, żeby wiecie. Naprawiamy reaktor. Okej. Okay. No teraz z paprykiem naprawiłem reaktor. Więc mam nadzieję, że mi zacznie wierzyć teraz w to, co robię. Okej, okay, dobra. Teraz pograliśmy trochę też na zwłokę. Kurde, musimy jak najszybciej pozabijać trochę tych ludzi. Na przykład teraz. Ciało! Okej. Okay. W którym halo? Miejscu? Co? I na dole. I papryk jeszcze. Tak? Tak. Papryk żył? Ja was myjałam przed chwilą. Zauważyłem, Maja, że tylko jednej osoby nie było między nami, jak się odpaliło to O2 i to nie było guzika. No bo ja byłem reaktor. Ja byłem. A Gabi nie było. Nie było guzik Hubona nie, i Gabi. Nie, było przy reaktorze chyba. Maja przybiegła jako ostatnia. My byliśmy tam z Ganjim. Ej, ale papryk jeszcze nie żyje. Nie, faktycznie. Ale Maja mnie widziała przy tym. Papryk Adminie, też nie żyje. Jak O2 trzeba było zrobić. Co? No. Papryk jeszcze nie żyje. To czekajcie. Kiedy? Ja i Ganci byliśmy w O2 naprawie. Ja z paprykiem jeszcze reaktor naprawiałem. Maja przybiegła jako ostatnia. Tak. A ja z Mają byłam w adminie i robiliśmy to drugie do O2. Potwierdzasz? Tak, ja widziałam Gabi. Czyli nikt nie widział guzika. Ze mną była. No ja ostatni, ja byłem, ja w adminie przecież, no halo, ja a jeszcze wcześniej nie było, z reaktorem. Wiesz, że my to O2 zrobiliśmy, dwie sekundy zostało. Tak. A ja guzika widziałam biegającego, tak jakby ale co, O2. Ale tak, ciebie też nie było w tym pokoju, to czemu ty mówisz no tak? Ja byłam w adminie, słuchaj teraz, widziałam guzika, który biegł. No ja, a ja tak cię jakby widziałam jakby chodziłaś. O2 do admina, no ale to czemu biegłeś, ani na przykład nie biegłeś do O2, tylko biegłeś do admina? No sprawdzić, czy na pewno zrobione jest, co nie? Tak jakby biegł z prawej strony na lewą. Ja wracałem cały czas z reaktora jeszcze po czasie. W międzyczasie robiłem kabelki ale sobie. Ale nie, bo reaktor mieliśmy... Rację, bo jak ja biegłem do O2 z miejsca reaktora, z kamer, to guzik tam był, więc on nie mógł być nagle przy O2. Gabi coś kręci. Nie mam bata, że ja po prawej stronie jeszcze ani razu nie byłem w tej grze. No wszyscy byliśmy po lewej stronie, więc jakim cudem nagle guzik mógł z prawej byłeś strony po prawej, być? Bo biegłeś. Nie, ani prawej razu jeszcze nie byłem po prawej stronie. To co? Nie, naprawdę, tak kręcić, Gabi. Dobra, nie wiem, strasznie dziwne, przecież guzik był po lewej stronie z nami. Jak chcesz. Masakra. Proszę. Ja. No to chyba wiem. No to... Sound muted. Dobra, nikt nie... A jednak emergency. Sound resumed. Ej, guzik się czaił na nas, Maja, widziałeś to? No właśnie, ja przyszedłem obserwować. Skąd? Ja was nie widziałem nawet. No nie. Nie no, guzik 100%. Teraz sobie biegniemy z Mają na dole robić zadania, czy cokolwiek, a guzik stoi
tak pomiędzy pokojem a ścianą i kampi. No to wychodziłem, co nie? No, no nie wiem. Żeby cię nie było widać. Co ty gadasz w ogóle? Dobra, jakieś... No poprzednia tura już chyba udowodniła się, skoro Gabi nie była, no to ty musisz być. No nie wiem, no dobra. A to czemu ciebie nikt nie podejrzewa, hm? A czemu, ale dlaczego, czekaj się. Halo, a Gadzi nawet nie powiedział, dlaczego emergency zgłosił, no. A, no dobra, w sumie. Racja. Tak zagłosowaliśmy. A to jest za późno. Super, super, super. Dobra, Gadzi, mam jeszcze 70 sekund, co się działo? Chciałeś no wydedukować z poprzedniej rundy, tak? Gabi oskarżyła Guzika, Guzik oskarżył Gabi. No tak. I tu nagle Gabi jest, nie jestem zabójcą. No czyli według mnie to jest Guzik, no. No bo... tak, no były tak naprawdę w poprzedniej turze był wybór pomiędzy Guzikiem a Gabi. Nie wiem, ja wam jeszcze. Powinniśmy od razu w sumie to emergency spotkać. Ja wam jeszcze nie mogę, bo już raz zgłosiłam. Ja wam jeszcze podpowiem, że ze 3 razy patrzyłem na Maję i te 2 na 3 nie ruszył się Total Task. A powiedzcie mi, a ktoś, kto się zna na Gierce lepiej niż ja, czy. Bo teraz ja biegłem z Mają, ale po chyba po spotkaniu jest potem cooldown jeszcze, nie? Na zabijanie, czy nie? No. A, no to może dlatego. Maja? No nie wiem, ja no warto się... Dlatego, nawet nie mógłbym... Nawet Guzika przez to, że powiedział, że to jest Gabi. Nawet nie miałbym Maja, jak po co się czaić nawet na was, albo nie wiem, no cokolwiek dobra. Miałbym robić, jak jest cooldown. No. No niestety. Guzik, bo i tak chyba odpadłeś, tak? Wszyscy zagłosowali... Dobra, nie wiem, czy ktoś chce mówić, ale... No ja zagłosowałem na Guzika, dla mnie to jest dość oczywiste. To na Maję? Guzik, okej. Okay. Dobra, ale nie mam już jakby czasu gadać. Microphone muted. Sound muted. No, także... Śmiesznie. Weźmiemy jeszcze komunikaty. Nie, wszyscy idą na dół. Dobra, to weźmiemy O2. Zrobimy. Dobra, trzeba pomóc tej Manekowi. Bo już zostało bardzo mało tasków, on musi coś tutaj porobić. Maja jakby teraz zdjął, kurde. No, weź tam Maję. Albo zgłoś emergency, czy coś. Że Maja, nie było jej. No, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Emergency. Nie może? Nie może zgłosić emergency? Walniemy teraz reaktor. Dobra. Walniemy reaktor, bo wszyscy muszą lecieć do tego reaktora teraz. Cyk, 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 cyk. Poczekaj na kogoś, no. No, no, no. Teraz cyk. Dobra, walniemy teraz O2. No walisz go, walisz go. Teraz, 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 teraz. Cyk, dobrze. O nie, nie, Maja. O nie. Sound resumed. To się stało. Dobra, ja wiem, to jest Manojek 100%. Tak? Bo ja z Hubonem przebiegałem do Edmina. Ja ciągle z Mają nagle... chodziłem. Ale jak tak. Ciągle? A Maja, gdzie ty byłaś przy pierwszym? Co robiliśmy po drugim? Co teraz się stało? Kto poszedł z kim? Ja poszedłem z Mają, ja ciągle za no, Mają ja teraz chodziłem. Chodziłam z Hubonem, bo ja poszedłem, ja poszedłem dołem, Franka został z tyłu i kogo... A kogo ciało znaleźliście? No nie no, Frankę musieliśmy znaleźć, tak? Kto znalazł ciało, teraz Maja? No nie wiem, Maja, a czemu? Znalazłam z Hubonem. Poczekajcie, ciało. Zróbmy rekonstrukcję. Tak, najpierw, no dawaj. Najpierw były po prawej stronie tak. Problem. Byliśmy tam wszyscy w trójkę, ja z Hubonem. Maja, nie było cię tam, przebiegłaś na samym końcu. Gdzie byłaś? Co robiłaś? No jak to nie? Przecież biegłam z wami. Po lewej stronie tak, ale najpierw przebiegliśmy z lewej. Ja pobiegam od razu do stołu, bo chciałem zgłosić meeting, ale nie było meeting, bo ja już raz wykorzystałem. Więc miałem taką nadzieję, żebyście wy, ty Hubon no. albo Franka zgłosił to spotkanie. No, nie wiem, no tak, wydaje mi się to też oczywiste. Tłumaczę się przecież za bardzo, biegłam z Hubonem do admina i jakoś ty tam byłeś i było ciało i tego nie zgłosiłeś. Ja dopiero biegłem. No, no bo ale ja robiłem zostałeś zdanie, no. Z Ganjin, tak? Ganji został? Tak. Tak. No. Ty poszedłeś dołem, a my z Mają górą i potem Jezu, jak było zwołanie. Dobrze, a kto widział Frenchę? Którędy biegł?
On do Ganji chyba był, jak coś nie Ganji pęcha. No, no właśnie. Kto widział Ganjiego, który wybiegł? On szedł akurat z tą dołem. Tak. Aha. Dobra, no. Nice, nice one. Nie Nara. Wiem. Nara. To jest oczywiste. No jest, jest. Ale pięknie. Ale to tak dobrze. Kurde. Dobrze. Jak się skończyło? Dobrze, Maja. Dobrze poszliście na dwa, nie do góry, bo jakbyście poszli do góry, to by nie było tlenu. Problem był taki, że ja go nie zapałem wcześniej, nie miałem możliwości. Gdybym troszeczkę bliżej do niego, to bym go zabił na dole, nikt by się nie skapnął. Tak. A ci skapnęliby się, jakby znaleźli ciało, ale no już jak zostałem sam na trójkę i wszyscy zaczęli razem biegać. Ale że ty tak sprzedałeś guzika chamsko? No musiałem, bo ja byłem niepodejrzewany w ogóle. Ja mówię tak. Nie, to część planu mimo wszystko. No tak, to nie było. Ty mnie zabiłeś? Mówię tak. Nie, no to jest Ganji i Mano na 100%, bo Ganji tak biegał za mną też przez pewien czas. Ale później tak, Adi najpierw mówi na guzika, a później go broni i mówię: aha. Kiedy ja broniłem? Dobra. Ale nie, ani razu chyba na mnie nie mówił. Dla mnie było najciekawsze, jak przez ostatnie 3 minuty mówiliście, że Frencha kogoś gonił. A właśnie się wkurzyłem na Paprykę, bo ja nie wiem, czy to specjalnie w końcu Mano mówił, czy nie. Nie, nie, ja... A, okej. Okay. Myślałem, że specjalnie, żeby było takie, co? Fajna była ta ruda, tylko... No, jak już zostajesz sam i wszyscy biegają razem, jest strasznie ciężko. To prawda. Ciężko, tak. A ja... dobrze się wydarzyło, bo... Kim, ale... Kto był w końcu na ostatnie? Ganji został, tak? Tak. Ja zostałem. I jak Ganji biegł, to ja nie miałem po prostu miejsca, żeby go kliknąć. A mi się wydawało, że tego. Myślałem, ja że mam takie pytanko tylko. No. Kto jeszcze nie zrobił tasków przez tyle właśnie czasu? Ja też mnie zastanawiam, jak to nie robił ja tasków. Ja zrobiłam. To nie robicie ja tasków, bo to nawet jest, co jak to jest? Ja wszystkie jesteście z zadania. A zadania, no to ja właśnie wszystkie zrobiłem. Ja tak, tak samo jak Maja. Po pierwszym trupie ja już miałem wszystkie misje wykonane i Adi mi kosę sprzedaje w żebro. Ja tak się właśnie tylko waliłem te sabotaże teraz jako duch, co nie? Żebyście nie robili tych zadań do końca.